Witam Państwa w dzisiejszym programie Rock and Show. Dzisiejszym gościem naszego programu będzie influencer, znany rock and rollowiec Bobek. Cześć Bobek. Cześć. Zanim przejdziemy do ważniejszych dla publiczności tematów, takich jak płyta czy koncerty, chciałem zadać Ci jedno kluczowe dla mnie pytanie. Bo niedawno na Instagramie chwaliłeś się, że nie opłacasz składek na ZUS i zachęcasz do tego innych. Czy to prawda? I tak w ogóle, jaki to ma sens? Oczywiście, że jest to prawda. Nigdy, ale to nigdy nie okłamałbym swoich followersów. Jaki to ma sens? A ty widzisz sens w spłacaniu tych składek? Mordo, ja mam hajs, popatrz to. Przyjaciół, dobra pasa nigdy mi się nie skończy. Naprawdę gratuluję odwagi. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. No ale też będzie trzeba jakoś przeżyć te ostatnie lata swojego życia. Albo jeżeli coś się nagle stanie, nie myślałeś nigdy o tym? Ostatnie lata swojego życia? O czym ty w ogóle do mnie mówisz, mordeczko? Ja jestem zdrowy i wiecznie żywy. Tak jak rock and roll. Walić system. No dobrze, no to przejdziemy do tych ważniejszych dla publiczności tematów, tak jak mówiłem. No to podobno świetnie ci poszła ta ostatnia. Dzisiejsze wiadomości rozpoczynamy od ważnego apelu przebrzmiałej gwiazdy muzyki rock and roll o pseudonimie Bobek. Jak powszechnie wiadomo, gwiazda 3 lata temu, wracając z tournée po Europie, uległa samochodowemu wypadkowi i od tamtej pory walczy o życie. Niestety, koszty leczenia są bardzo wysokie, a muzyk nie był ubezpieczony. Zwraca się więc do fanów z prośbą o wsparcie finansowe na leczenie, a także z dramatycznym apelem do młodych ludzi. Pozwolę odczytać. Jako były muzyk i celebryta zwracam się do Was z ogromną prośbą. Proszę o wpłatę i datki na zbiórkę dotyczącą pokrycia kosztów mojego leczenia. Jak wiecie, wypadek, któremu uległem parę lat temu, pozbawił mnie wszystkiego. Pozostaję częściowo sparaliżowany i straciłem umiejętność mówienia. Z chwilą, kiedy to straszne wydarzenie odebrało mi zdrowie i możliwość dalszego koncertowania oraz wydawania płyt, zacząłem tracić także przyjaciół. Pozostałem sam z chorobą i biedą. Okazało się, że moje oszczędności starczyły na pół roku. Obecnie nie mam przyznanego żadnego świadczenia, ponieważ nie opłacałem składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie mogę więc liczyć na wpłatę zasiłku chorobowego. Nie dostanę renty z tytułu niezdolności do pracy. Po prostu nic mi się nie należy. Dlatego wykorzystując to, że jestem osobą medialną, zwracam się do wszystkich, szczególnie młodych, aby nie lekceważyli swojego życia. Młodość i zdrowie są ulotne. Nie trwają wiecznie. Warto o tym pomyśleć i ubezpieczyć się w ZUS-ie. Wstyd mi, że byłem taki lekkoduszny. Teraz mam nauczkę i muszę prosić i liczyć na Państwa łaskę. Nigdy nie popełniaj tego błędu. Nie pracuj na czarno. Ubezpiecz się na wypadek choroby, starości lub śmierci. ZUS-ie masz spokojną przyszłość. Podkreśla muzyk. Na dole znajdziecie Państwo link do zbiórki, którą zorganizował Bobek.